Cześć, właśnie zadebiutował Redmi Note 8 Pro. To w kilku słowach, co oferuje i ile kosztuje? Zapraszam. Redmi Note 8 Pro zastąpi na naszym rynku doskonale przyjęty i bardzo dobrze sprzedający się model Redmi Note 7. Redmi Note 8 Pro jest z kolei starszym, bardziej wypasionym, nazwijmy to, bratem modelu Redmi Note 8. Cóż takiego nam oferuje? Telefon ma ekran Full HD+, 6,53 cala z dość wąską ramką i certyfikatem ochrony wzroku wydanym przez niemiecki Instytut TÜV Rheinland. Jest to też pierwszy na świecie telefon, który zadebiutował wyposażony w najnowszy procesor firmy MediaTek, czyli Helio G90T i jednocześnie jeden z nielicznych telefonów ze swego segmentu z chłodzeniem cieczą, która ma dbać o perfekcyjną wydajność urządzenia nawet pod dużym obciążeniem. Telefon może mieć 6 GB pamięci operacyjnej i 64 albo 128 GB pamięci na dane, pamięci, którą oczywiście da się rozbudować za pomocą karty microSD. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem kompatybilnym ze standardem Quick Charge 3 lub 4+, oraz standardem MediaTek Pump Express. Redmi Note 8 Pro wyposażono w poczwórny aparat fotograficzny. Jego główna matryca to moduł Samsung GW1, mający 64 miliony pikseli i obiektyw 1,8. Kolejny moduł jest 8-megapikselowy z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 120 stopni. Dwa pozostałe aparaty mają po 2 megapiksele. Jeden rejestruje głębie, czyli służy do rozmywania tła, natomiast drugi robi zdjęcia makro i dysponuje obiektywem o przysłonie 2,4. Z przodu natomiast mamy aparat o rozdzielczości 20 megapikseli ukryty w kropelkowym noczu w ekranie. A skoro już jesteśmy przy ekranie, to zarówno przednie, jak i tylne szkło tego telefonu to Corning Gorilla Glass 5. Na koniec warto jeszcze dodać, że telefon jest wyposażony w NFC, ma mini jacka, a obudowa może poszczycić się certyfikatem szczelności, ale nie takim zbyt wysokim, bo IP52. Czyli powiedzmy odpornością na przypadkowe zachlapanie. I na koniec dwie najważniejsze informacje. 1099 albo 1199 zł. Tyle kosztuje ten smartfon odpowiednio za wersję z pamięcią 64 albo 128 GB. I to na razie wszystko z polskiej premiery Redmi Note 8 Pro. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!